Witam Państwa. Dziś moim gościem jest pan Paweł Reszka. Witam. Dziennikarz, polityk i Dzień dobry. Reporterzysta, och ty, pisarz. Z piekłem raka. A to jest powód naszego spotkania. Nowa książka Pawła, Stolik z widokiem na Kreml. Choć książkę ja przeczytałem, to pomyślałem sobie, że jest to książka symultaniczna, bo to jest takie jednocześnie przeskakujesz z różnych miejsc na Ukrainie i do Moskwy. Czy to jest sposób na zrozumienie tego, co się dzieje na Ukrainie przez to, co widziałeś i zrozumiałeś w Moskwie? Albo na odwrót, wiesz. Ja nie mogę, ja mieszkałem w Moskwie. Ile lat, powiedz? No z ciurkiem tak mieszkałem 4, potem ciągle wracałem tak, i wcześniej powiedz, też... Powiedz, jaka to była epoka? To była epoka chyba drugiej kadencji Putina, nie? Jeszcze taki dojrzewający, czyli Putin z napierającym... 2004-2008? 2006 wyjechałem, 2000 moim zdaniem to było 2006 jakoś tak, jakieś te rejony. No potem tak mi się to zlewa w ciąg, bo ciągle tam wracałem. Już jak była wojna w Gruzji, to tam nie mieszkałem, więc raczej ja to, co przeżyłem w Rosji, jakby jeszcze raz musiałem przeżyć, będąc na Ukrainie, kiedy zaczęła się wojna. Czy to, co widziałeś, poczułeś, zrozumiałeś w Rosji, przygotowało cię do zrozumienia i rejestracji i przetworzenia tego, co się dzieje od 2 lat w Ukrainie? W zasadzie nie powinno mnie nic dziwić, bo to wszystko już było, może trochę na mnie. Właśnie chciałem zapytać, następne pytanie brzmiało, czy coś cię zaskoczyło? Wszystko mnie zaskoczyło. Nic mnie nie powinno zaskoczyć, a jednak wszystko mnie zaskoczyło. Chodziłem a co, po Buczy. Skala i to, co się dzieje. No wiesz, ja chodziłem po tej Buczy i mówię, no nie, to... A co się dowiedziałeś się po 6 latach, czy 4, czy 6 latach w Rosji, że Rosjanie są brutalni? Nie, wiesz, najbardziej mnie w Buczy, oprócz tego, co widziałem, oprócz tych ciał wszędzie po rozwalanych masowych grobów, najbardziej mnie wstrząsnęła mną cisza w moim telefonie, że nikt nie zadzwonił, bo ja publikowałem to dosyć regularnie w mediach społecznościowych, na Facebooku ze zdjęciami, te zdjęcia takie sobie, no ale starałem się dawać takie dobre, dosłowne relacje. Ale mówisz o cisza ze strony znajomych z Polski, z Rosji? Z Rosji. Z Rosji, ale oczekiwałeś się, że będą protestować, polemizować, tłumaczyć się, jaka reakcja byłaby właściwa? Żeby zadzwonili i zapytali, wiesz, jak mi tam jest, albo żebym im powiedział, czy to się dzieje. No, chciałem cokolwiek od nich usłyszeć. Wcześniej jeszcze sam dzwoniłem przed Buczą, prawdę mówiąc. Wielu znajomych mnie... Myślisz, że to była cisza na ciebie? Czy generalnie na, że tak powiem, potrzeby swojej psychiki skorzystali we własnym pilocie z klawisza miód? Tak mi się wydaje, tak? że to było wygodne. To, że się mówi, że oni czegoś nie wiedzieli, że to jest propaganda, wiesz... Wszystko wiedzieli. Wszystko wiedzieli, wszystko wiedzą. Może niektórzy nie, ale ludzie wykształceni, posługujący się internetem, wiedzą, co tam się dzieje. No nie można tego nie dostrzegać. Można udawać przed samym sobą, przed światem, przed znajomymi, jak że to wojna, ciebie, to operacja jak specjalna. Oni to racjonalizują? Robimy to, co robimy, bo? Na różne sposoby. Każdy na jakiś swój. Niektórzy się na przykład włączyli w budowę fantastycznego, wielkiego, silnego państwa. Niektórzy uważają, że lepiej odwrócić głowę, bo to i tak nic nie da. Niektórzy mówią, przez tyle lat próbowaliśmy coś robić, już była Czeczenia, Gruzja, a ciągle widzieliśmy kolejki liderów światowych ustawiających się do Putina, żeby przybić mu piątkę, żeby zrobić jakiś taki interesik. A niektórzy... Czy racjonalizacja pod tytułem, po co mamy nadstawiać dupy, jak świat dawał dupy tyle na lat, przykład. Też jest, tak? Zdecydowanie. To wielu ludzi patrzyło na to, co się dzieje, na jakąś taką akceptację tego, no, tego, że Grozny, wiesz, legł w gruzach, cały do zera praktycznie zgruzowany, no ale okej, okay, no troszeczkę Zachód pokrzyczał, a potem był business as usual. Czyli mówisz, że Putin pod rękę poniekąd z Zachodem zafundowali Rosji wielką dawkę Pawulonu, tak? Przynajmniej części Rosji, bo niektórzy Rosjanie, być może nawet większość, uważają, że
bez żadnych zastrzeżeń, że Putin to, co robi, to powinien robić, robi fajnie. Tak się zastanawiam, czy jakby wziąć takiego, jeszcze z badań socjologicznych bierze się, o, to jest przeciętny wyborca partii A, albo to jest przeciętny Polak, który coś tam. To się... tak zwani zwykli Polacy, nie? Tak. Jakby cholernie, którzy to są. Tak, no ale jakbyśmy tak, no wiadomo, że to jest trochę oszukane, tak, ale jakbyśmy tak statystycznego Rosjanina wzięli, to ja się zastanawiam, czy on by nie był bardziej radykalny od Władimira Władimirowicza Putina, nie? Czy byśmy... Bo według ciebie? Bo według mnie wielu Rosjanom się realnie podoba to, co on robi. Czyli to, że tak, this is not America, w sensie, że tu nie będzie protestów pod Kremlem przeciwko wojnie nigdy, tak? Może będą, na przykład jak zaczną przegrywać wojnę. Ach, właśnie zaczęli chyba wygrywać, tak? Czyli na to wygląda, że sytuacja na froncie, byłem chyba 3 tygodnie temu, wróciłem, sytuacja na froncie ukraińskim nie jest wesoła. Opowiedz to proszę w skrócie. Brakuje amunicji, brakuje żołnierzy. Rosjanie nacierają na kilku takich bardzo istotnych kierunkach. Nie powiedziałbym, że wkrada się zwątpienie. Ktoś mnie zapytał, czy wkrada się zwątpienie. Nie, raczej to jest takie zacięcie. Tutaj jesteśmy, tutaj będziemy stali choćby nie wiadomo dokąd, ale widać, że to nie wiadomo dokąd ten margines się... To cała Awdiivka, czy to było strategicznie istotne militarnie, czy moralnie bardziej, mentalnie? Z mojego punktu widzenia to był kolejny punkt nieistotny zupełnie. Istotny może z punktu widzenia politycznego. Mieliśmy to samo. 17 tysięcy trupów także po stronie Rosji, więc to nawet jeśli zwycięstwo, to za wysoką cenę. Absolutnie, masz rację, ale to już się powtarzało u nas w Lisiczańsku, w Siewierodoniecku, w Bachmucie na podobną skalę, teraz w Awdijewce. Problem, Rosjanie tracą bardzo dużo i Ukraińcy tracą bardzo dużo. Rosjanie prawdopodobnie nacierając muszą tracić więcej. Tylko, że to wiesz, jak w szachach. Czasami masz taką pozycję, że nie możesz się wymieniać pionek za pionek, figura za figurę, bo jesteś po prostu słabszy. Czy jesteś w stanie określić, czy wiadomo, jak to, że tak powiem, suma ofiar tej wojny mniej więcej jest znana? Mówimy o setkach tysięcy? Tak mi się wydaje. A Ukraińcy oficjalnie podają, oczywiście straty rosyjskie swoich nie podają, liczą to w 400 tysięcy. Straty, czyli rozumiem, że ludzi wyeliminowanych z walki, czyli rannych i zabitych. Myślę, że to może być nieco przesadzone, ale setki tysięcy, jeżeli wziąć obie strony, setki tysięcy to jest właściwa liczba. Zresztą to widać, jak się podróżuje przez Ukrainę. Czy jesteś w małej wsi, czy w małym miasteczku, czy w wielkim mieście, wszędzie są cmentarze z potykanymi w groby flagami ukraińskimi, co znaczy, że to zginął żołnierz. Jak się wjeżdża od strony Iziumu do Charkowa, to ten cmentarz, to jak nie chce się skończyć. On jest po horyzont, jedziesz i nie wierzysz, że to widzisz. On jest. Czy to jest taka Srebrenica rozrzucona po całej Ukrainie poniekąd? Tak, bo wszędzie masz rozbite domy, wszędzie masz rozwalone rodziny psychicznie, wszędzie masz kogoś, kto kogoś stracił na froncie, kto wycierpiał, więc Ukraina moim zdaniem... Jakbyś oszacował kapitał nadziei narodu ukraińskiego, nie tylko tych na froncie, rok, zestawiając go z tym, co było rok temu czy 2 lata temu. Ja rozmawiałem z socjologiem, który to bada, z Aleksiejem Antipowiczem, który jest szefem grupy Rating. To jest taka dobra grupa, to jest taka dobra pracownia badania opinii publicznej. On mówił, że to się rozwijało po sinusoidzie. Od takiego strachu, że zaraz się wszystko zawali, do 2022 roku, do takiego, ale się obroniliśmy. Potem była ta kontrofensywa, więc na południu i na północy, która wyzwoliła Izium i Cherson. Więc to było takie, o rany, jesteśmy naprawdę świetni. Potem było takie podbijanie bębenka, za chwilę dalej będziemy nacierali. No i teraz jest taki totalny zjazd nastrojów, od kiedy się ta ofensywa, kontrofensywa druga nie udała. Natomiast jedno się nie zmieniło. Ona nie była błędem, jak twierdził mój gość parę godzin temu, profesor Kuźniar, że Ukraińcy trochę przeszarżowali. Za ostro i za daleko i za szybko poszli? Tam moim zdaniem było wiele błędów. Ja pytałem, jak możecie robić kontrofensywę, mówiąc zaraz, wiesz, jak ten chór grecki, wiesz, za chwilę tutaj was zaatakujemy, za chwilę was zaatakujemy, przecież tego tak się nie robi. Oni mówili, że chcieli jakby dojechać na tych emocjach, na tych dobrych emocjach do lata. Na adrenalinie, tak, tak, społecznej, tak.
i spróbować to zrobić. Tam popełniono kilka błędów. Jeden z tych błędów był taki, być może nie można było ich nie popełnić, ale jak mi mówiono, cały sprzęt zachodni trafił do nowo formowanych oddziałów. Czyli jak tam były te obozy bojowe Bradley, to nie dostawali ich ci ludzie, którzy już walczyli na froncie, tylko nowo przeszkolone załogi, które, krótko mówiąc, to nie jest tak, że się wyszkolisz na poligonie i będziesz dobrze walczył pod ostrzałem, bo pod ostrzałem walczenie to jest trochę co innego, tym bardziej, wiesz, nacieranie. I tutaj podobno były stąd duże straty. Z drugiej strony oni mi powiedzieli, no nie mogliśmy wycofać tych załóg czołgów T-72, które tam walczą, żeby ich szkolić na amerykański sprzęt, no bo by nam się front załamał, nie? No czyli to taka była trochę... A to co się mówiliśmy troszeczkę o rosyjskiej duszy, a co się dzieje z ukraińską duszą i z tym duchem narodowym, na ile ta wojna i w jakim sensie sformatowała naród, poczucie narodowe? Na kilka sposobów. To też się odwołam do tej rozmowy z Antipowiczem, bo on mówił naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, że teraz pierwszy raz widać, że jak zadają pytania we Lwowie, w Charkowie, w Chersoniu, to odpowiedzi się nie różnią. Wiesz, że ludzie odpowiadają mniej więcej tak samo. Wojna ujednoliciła państwo, tak? I poza tym on mówił, że co było przerażające i smutne dla socjologów, chyba w ogóle dla wszystkich, że na początku 22 roku, czyli przed wojną, co czwarty czy co piąty Ukrainiec mówił, wstydzę się za swój kraj. A teraz tych odpowiedzi prawie w ogóle nie ma, natomiast chyba 80% jest, niezależnie od wszystkiego, jestem dumny z tego, że jestem Ukraińcem. A Rosja to jest po prostu dzika nienawiść, czy jakbyś to tak? To jest dzika nienawiść. To jest absolutnie... Że są oprawcy, mordercy. Tak, to jest dzika nienawiść. Ludzie, którzy nie potrafią mówić po ukraińsku, mówią po ukraińsku, bo nie chcą mówić po rosyjsku. To jest... Jeżeli Putin liczył na to, że będą go... witali kwiatami i zrozumiał, że go witali... A liczył? Myślę, że tak. Myślę, że Putin liczył, że wiesz, ta ofensywa na przykład na Charków, nie? Charków, miasto na północy, 40 kilometrów od granicy, nie? Więc on myślał, że to będzie taki hop i ich złapiemy. W środku była nawet w Charkowie przygotowana taka grupa dywersyjna, która miała zająć z miejscowymi grupa z GRU, czyli tego specnazu, tego wywiadu wojskowego, która miała wraz z miejscowymi zająć siedzibę SBU, powiesić tam flagę rosyjską. Okazało się, że oni się gdzieś zagubili, nie znaleźli tych miejscowych, zostali wycięci do nogi. Charków, który był w większości miastem rosyjskojęzycznym, w ogóle ich nie poparł. Ludzie się postawili, ludzie rzucali z okien butelkami z benzyną i... A teraz już nie ma... Jak nie Charków, to gdzie, nie? No właśnie, a nie ma, wiesz, już powrotu nie ma, bo Rosjanie brutalnie zniszczyli, Sałtiwkę, wiesz, tam są... Ja spotkałem, teraz byłem na Sałtiwce, żeby tak zobaczyć, 2 lata po, jak wygląda ta dzielnica najbardziej zniszczona, wygląda potwornie i upiornie. Natomiast ludzie są, którzy... Spotkałem panią... Chociaż przepraszam bardzo, jak ja miałem wrażenie, jak byłem w 91, jak pamiętam, że... Charków zawsze wyglądał tragicznie. Ale wiesz, on realnie się zmienił. To się zrobiło takie fajne miasto inteligencji technicznej. Tam widać, że była kasa, sporo tej kasy było. A ta Sałtiwka to był taki rejon spalny, ale dla młodych ludzi. No, nie wiem, coś jak Warszawa Białołęka, ktoś zaczyna, to tam jest trochę dalej, kupuje i tam taka była fajna infrastruktura, teraz wszystko jest zgruzowane. Rozmawiałem z panią, która tam spacerowała sobie, po prostu zaczęliśmy gadać, potem poszliśmy na herbatę, notabene herbatkę pijemy u niej w domu, to wszystko tak dookoła zgruzowane. Ja mówię, pani Ludmiła, a kim pani, jak pani nie była emerytką, kim pani była z zawodu? Ona mówi, architektką krajobrazu. Mówię, to sporo tutaj ma pani zadań do wykonania. Ale po co to mówię? Ona ma brata, który jest z Charkowa, ale mieszka w Rosji, bo pojechał tam kiedyś na budowę, ożenił się i tam jest. I ona mówi, ja z nim nie mogę się dogadać. Ja z nim, kiedy on do mnie dzwoni, kochana siostro, dlaczego tak się między sobą nie zgadzacie, walczycie między sobą? No co ty, bracie, przecież to wy mnie bombardujecie. Nie, nie, nie. W telewizji mówią co innego. No i to jest, wiesz, problem taki, że nawet ci ludzie, którzy są de facto, wiesz, albo etnicznymi Rosjanami, albo mają silne związki z Rosją, już nie chcą z Rosją mieć nic wspólnego. Ale słuchaj, czy Zeleński to jest ich formalnym prezydentem, bohaterem, przywódcą narodowym? Kim jest dzisiaj?
Dzisiaj jest bardzo popularnym politykiem, który już nie jest teflonowy, do którego się mnóstwo już zaczyna podlegać krytyce, szczególnie, czyli z symbolu takiego jedności. Czyli wybory, że też nie będą autostrady, nie będzie autostrady dla niego? No myślę, że on się bardzo boi tych, myślę, że się obawia tych wyborów. Za bardzo według ciebie? Teraz to jest... Znaczy politycznie lepiej się obawiać, niż być pewnym... To na pewno, to na pewno. Myślę, że obawiał się tego, że Załużny mu może zagrozić. Do tej pory się tego obawia. Jest jeszcze kilku takich działaczy społecznych, takich aktywistów, którzy mogliby wyrosnąć, więc to może nie być taka łatwa przebieżka. Natomiast, wiesz, no, realnie organizowanie w tych warunkach wyborów to jest bez sensu. Niezależnie od tego, czy jesteś zwolennikiem, czy przeciw... Słuchaj, wiesz, to jakby Sasin tam był, to by im pomógł. Nie, no to jest jasne, kopertowo, coś tam. Ale wiesz, wyobrażam sobie, na przykład jak byłem w Chersoniu, mieście, które jest totalnie, wiesz, codziennie ostrzeliwane, tam jest teatr. Fajny teatr z wielką sceną, tyle że wielka scena jest nieużywana, bo się boją, że przyleci rakieta i wszystkich aktorów, widzów zabije. Więc pod sceną zrobili taką scenę w piwnicy. Notabene przez taki wizjerek możesz sobie oglądać z dołu tą scenę właściwą. Postawili 40 takich krzesełek kawiarnianych i ludzie sobie siedzą i oglądają spektakle. Pełna sala to jest te 40 osób. To się cieszy wielką popularnością. I pytanie, co jest sceną? A co jest publicznością? No właśnie, tak. To wszystko się jakby miesza. Natomiast wiesz, oni tego nie... Spektakl nie ogłasza się publicznie. Żeby nikt nie doniósł Rosjanom, żeby nie zaczęli strzelać do tego teatru, czy do wychodzących, czy do przychodzących ludzi. Teatr spontaniczny. Tak. Wychodzenie też się odbywa, że stoi portier. Proszę poczekać chwilę. Trójkami, jak wiesz, jak w konspiracji. Czego nie wyobrażam sobie, żeby, wiesz, do lokali wyborczych stały kolejki, no to po prostu mogłoby się skończyć tragedią. Ja wiem, że niebawem Władimir Zełenski będzie prezydentem bez legitymacji społecznej, bo ale chyba się trzeba będzie z tym pogodzić. No pytanie jest takie, czy tam jest mnóstwo ograniczeń, tak? Poczekaj, kiedyś kończy jego kadencję? Już chyba wybory były, pamiętam, jakoś wielkanocne. Jesienią moim zdaniem. Pamiętam, jak to jesienią miałem wrażenie, słuchaj, ja miałem wrażenie, że widziałem, słuchaj, przy wejściu do Belwederu, że było wesele, na ławce, tuż przed Wielkanocną, grupę Ukraińców, którzy śledzili w telefonie komórkowym debatę, tam na stadionie. Ze Sługą Narodu. Tak. Czy niebawem w każdym razie, no już powinno, już wiadomo, że ich się nie zorganizuje, no bo nie można ich nawet przygotować, nie będzie po prostu, no więc no tak będzie. A czy jakie oni mają poczucie, jak patrzą na Zachód, czy uważają, że Zachód pomaga, czy ich zdradził? Popularność Zachodu jest dalej wielka na Ukrainie, jakby oni rozumieją, że to jest ostatnia deska. Jako cel, czy jako sojusznik? Jako sojusznik, jako cel. Myślę, że oni nie mają żadnych złudzeń do tego, że wyznaczyli sobie drogę. No teraz będzie 10 lat temu, jak uciekał Janukowicz na naszych oczach z Kijowa, który powiedział, że Ukraina nie powinna dążyć do Unii Europejskiej. Zapłacił za to stanowiskiem, no jeszcze umoczył sobie łokcie, ręce w połowie. Dzisiaj można paradoksalnie powiedzieć, że to jest najbardziej proeuropejski naród? No oni są bardzo europejscy moim zdaniem. Uważają, że tak. Jeszcze kiedyś, wiesz, no to były, rzeczywiście tam wszystko było tak na równo, tak? Raz wygrywała ta opcja ta prorosyjska, raz ta proeuropejska, nawet ci prorosyjska była czasami w przewadze, no właśnie to wyborcy Janukowicza. No ale teraz moim zdaniem to już nie ma dyskusji. No, oni nie mają dokąd już... Czy Ukraina mówi, że rosyjska już nie będzie, nie, tak? Moim zdaniem... Nawet się... jakby Rosjanie wygrali wybory, tak? No po pierwsze to chyba... To nie połkną tego kraju, nie strawią. Wydaje mi się, że nie. Że nie są w stanie... A my w optyce ukraińskiej, jeśli można to... znowu bierzemy tego statystycznego Ukraińca. Co myśli o nas, o Polsce? Duża była wdzięczność za to, co zrobiliśmy na początku. To było naprawdę fantastyczne. Była i się zmyła? No, powoli się zaczyna zmywać. Tak? Myślę, że my ciągle jesteśmy w czołówce, przynajmniej niedawno jeszcze byliśmy w czołówce najbardziej lubianych. W pierwszej trójce obok Ameryki i obok chyba tam
Litwinów, tak? No, czy tych państw bałtyckich, które tam mocno występują za Ukrainą na forum międzynarodowym. Teraz no niestety psują te no, sporo... Te zboże, widzą to Ukraińcy? No, i jak, że tak powiem, zwykły Ukraińca na to patrzy. Nie tylko zboże, ale to na przykład, wiesz, że blokują ruch. Że to polscy rolnicy są wredni, czy to ruscy, jaka jest to ukraińska optyka? No nie, to jest zupełnie jakby inna optyka niż u nas. My tu walczymy, a granica jest zamknięta. To zboże nie ma takiego nawet znaczenia. Czyli uważają, że to jest po prostu zrobione im świństwo i akt antysolidarności, tak? Tak, że my tu walczymy, oni na trzech kierunkach bardzo mocno Rosjanie atakują, a tutaj nasi bracia, przyjaciele nam blokują granicę. Czy Ukraińcy, przecież, mają takie poczucie, że które według mnie byłoby absolutnie uzasadnione, my powinniśmy mieć, że oni walczą za nas. Tak. Po to, żebyśmy mogli spokojnie tu mieszkać i tu na wiejskiej sobie dzisiaj gadać. Tak, oni mają i ja też staram się, wszyscy znajomi starają się powtarzać, że miejcie świadomość, że walczycie za nas. To nie jest tak, że to, co się dzieje na granicy, to nam diametralnie zupełnie psuje te stosunki. To po prostu trzeba szybko rozwiązać. To nie jest tak, że oni nie rozumieją, że my mamy też interesy, że coś tam się swoje, że coś tam się źle zadziało, tylko po prostu no, każdy obrazek z zatrzymywania pociągu, autobusu z pasażerami, wysypywania zboża. Wysypywanie zboża to było rzeczywiście... Czyli mówisz, że mamy prawo do swojego egoizmu, ale że tak powiem, w dobrym stylu powinnym... Oni to zrozumieją. Jeżeli my powiemy, nie, na to się nie możemy zgodzić, na wasze ciężarówki nie możemy się zgodzić, dogadajmy się jakoś inaczej. Myślę, że nie wiem, czy władze, na pewno przeciętni Ukraińcy to zrozumieją. Ukrainiec rejestruje na tyle sytuację polityczną w Polsce, żeby wiedzieć, że to była zmiana i co ona oznacza? Tak, wiedzą, że były wybory i rzeczywiście to była taka nadzieja, bo przecież te protesty zaczęły się przed zmianą władzy, tak? Więc była taka nadzieja, że te protesty to jest polityka, tak? Że widać, że przed wyborami no, każda partia musi powiedzieć, dbamy o rolnika, dbamy o kierowcę ciężarówki, a potem to się wszystko jakoś uspokoi. No ale teraz okazało się, że się nie uspokoi. Czy Zelenski z Tuskiem są to w stanie jego jakoś ogarnąć i co to miało być? No mam nadzieję, że są. Czekam na to, szczerze mówiąc, bo powinny być jakieś decyzje. No, przede wszystkim nie trzeba się jakoś dogadać tak, żeby nie było tych blokad. Bo to jest, żeby no, przynajmniej ruchu pasażerskiego wiesz, nie blokować. No jak, kurczę, wiesz, autobus... Ja widziałem na kontach Ukraińców nie mieszkających w Ukrainie taki, powiedziałbym mało empatyczno, wzruszająco, melancholijny respons, reakcję na śmierć Nawalnego. Oni jednak podkreślają, że to kolejny wielkorus, nacjonalista. No to wiesz, inne spojrzenie ludzi, którzy po prostu są na wojnie od 2 lat. Każdy ma swoje spojrzenie. No wiesz, polskiego rolnika, który ma inne spojrzenie, to też możemy zrozumieć, no bo jak mu zawalili, wiesz, magazyny zboże i on mówi, no dobra, co ja mam z tym zrobić? Jeszcze mówiliście mi, że to będzie zboże droższe, nie? No tylko trzeba się dogadywać, a jeżeli chodzi o Nawalnego, no to... A Nawalny to jest bohater bardziej Europy i Zachodu niż Rosji. Tak. Tak? Zdecydowanie. Czy w żadnym momencie nawet ta kolonia karna, więzienie nie uczyniło z niego bohatera narodowego, a przynajmniej bohatera zwykłego człowieka, zwykłego Rosjanina? Wydaje mi się, że nie. Chociaż Nawalnego można było podziwiać. Można było podziwiać. On jakby, będąc w tym więzieniu, też zyskiwał, tak? Bo zyskiwał, no, po pierwsze, Rosjanie lubią, jak ktoś, kto mówi o Rosji, jest w Rosji, tak? Jeżeli ty jesteś politykiem, to powinieneś być w Rosji. I to było rzeczywiście takie bohaterskie. Myślę, ale jednak myślę, że się Nawalny przeliczył trochę. Wydaje mi się, że bo on robił genialne filmy o małpa korupcji, polityczna, tak? I właśnie też taka małpa medialna by była, tak, o korupcji. Pokazywał nam pałace Miedwiediewa, pałace Putina, to wszystko, jak oni kradną, te wszystkie wydatki jakichś pociotków, jakieś kochanki. Czy Rosjanin, ten wyborca WiS mówi, PiS-u mówił, że kradną, ale się dzielą, czy jak są w stanie przełknąć?
To było niesamowite. Ja myślę, że Nawalny myślał, że, Rosjanie tego nie przełkną, bo te filmy oglądały dziesiątki milionów ludzi. I myślał, że... No... Wiesz, ja się śmieję, pamiętam, że w roku 2009 Kasparow mi opowiadał w Moskwie, że to jest taka kleptokracja, takie złodziejstwo, takie chamstwo, taki arywizm te wszystkie, że za 4-5 lat to pęknie, bo ludzie tego nie wytrzymają. Wszystko okazało się, że wytrzymają. Oczywiście, tak, wytrzymali i to też jakby wytrzymali. To jest, no, chyba car może, wiesz, jeżeli kradniesz, ale według stanowiska, to chyba dobrze. No. Właśnie powiedz jedno, żeby mówiliśmy o tej optyce rosyjskiej. Czy ten statystyczny, zwykły Rosjanin, to bardziej go uwodzi myśl, że to jest, ta cała Ukraina to jest część nas, że to jest kolebka, nam się to jak psu Buda należy? Czy to jest raczej myślenie, że jak psu Buda nam się należy imperium, więc jeśli Władimir Władimirowicz zbliża nas się, nas chociaż o trochę do tego imperium, to jest car, którego Rosja potrzebujemy, my potrzebujemy. Ja myślę, że wielu przeciętnych Rosjan myśli, że zostaliśmy zaatakowani przez Ukrainę. Tak? Musimy się bronić. Ale co, aż są lepsi, są tak skuteczni jak te Wałpis propagandowo? To nie jest nic nowego. Przecież... No to... A że faszyści nas zaatakowali. Tak, no to myśl, tak? Przecież... Że faszyści pod przywództwem Żyda ruszyli na Rosję, tak? W 1939 roku też w zasadzie Polska zaatakowała Związek Radziecki, potem Finlandia zaatakowała Związek Radziecki. Nie, w 2008 roku Gruzja. Jak wyłożył Putin, de facto zmusiliśmy Hitlera do tej agresji. Dokładnie tak. No i kolejne zdanie w tym wywiadzie było takie, że nie mamy interesu atakować Polski, chyba że Polska nas zaatakuje. Pytanie, czy już ich zaatakowaliśmy, czy za chwilę ich zaatakujemy. Rozumiem, że... A czy mówiąc brzydko, ktoś, ta cele, niektóre obawy głośno wyrażane o możliwość wojny są często przyjmowane jako coś niedoważona histeria, ale czy biorąc, bo ja na to odpowiadam, że jeśli Putin jest tak przytomny, jak twierdzą ci, którzy mówią, że wojny nie będzie, to poniekąd logika historii wskazywałaby, że musi przetestować Zachód, NATO, a jest tylko jeden sposób, żeby to zrobić. Ten sposób nie nazywa się Wilno, tylko nazywa się Warszawa. Wydaje mi się, że ja bym nie wykluczał wojny. Uważam, nawet jestem przekonany, że jeżeli nie zostanie zatrzymany w Ukrainie, to będziemy musieli my się bić z Putinem. I no, wiesz, no, co on może już powiedział jeszcze w tym samym wywiadzie, o którym mówimy, powiedział, że najwięcej najemników po stronie Ukrainy walczy, to są Polacy. To prawda? Swoją drogą? Ja nie wiem, nie liczyłem ich. To nie jest znowu ten Legion Międzynarodowy, który ja... To jest w ogóle coś znacząca liczba, czy tylko propagandowo wykorzystywana? Myślę, że no to jest dobra bojowa jednostka, ale w skali frontu, który ciągnie się na setki kilometrów, to nie ma takiego szczególnego znaczenia. Powiem ci, że była taka historia, że przecież jak ten obwód białogorodzki był atakowany przez, nie przez Ukraińców, tylko właśnie przez Rosjan, którzy także byli częścią tego międzynarodowego legionu, to Rosjanie się chwalili, że tam znaleźli ciała paru polskich najemników. Wcale bym nie wykluczał, bo Rosjan w tym legionie międzynarodowym jest tak mało, że prawdopodobnie musieli sobie pożyczyć z innych oddziałów. Te oddziały wtedy, kiedy ja je oglądałem, kiedy ja tam miałem możliwość porozmawiania z nimi, tak się trochę, to było pod w Lesiczańsku, pod Siewierodonieckiem. Oni jeszcze walczyli w Siewierodoniecku, a odpoczywali w Lesiczańsku. To były tak narodowo trochę podzielone, że Kolumbijczycy w jednym domu, Gruzini w jednym domu. Byłem, Gruzinów poczęstowałem je herbatką. Mówię, mamy jednego Rosjanina. Ja mówię, tak? Mogę z nim pogadać? Nie, bo teraz obiera kartofle. Wracając do książek, czy przyszło mi do głowy, że w Rosji biesy mają się wciąż doskonale, idiota jest, zbrodnia ma się świetnie, tylko z karą jest problem, tak? No, myślę, że tak, że
że coś by się musiało wydarzyć, żeby nastąpiła taka kara albo otrzeźwienie. Widzieliśmy coś takiego, zresztą też jakby, no, też wspominam to w książce na początku, w końcu lat 80., na początku lat 90. widzieliśmy na przykład ogromne kolejki na wystawy memoriału, tak? Jakby cała Rosja chciała usłyszeć prawdę o sobie, tak? No to też byli Rosjanie, którzy chcieli się dowiedzieć. A czy z perspektywy, czy nie jest tak, że jedyna prawdziwie demokratyczna Rosja ostatniego stulecia to paradoksalnie była Rosja prezydenta Pijaka, który nigdy nie strzeźwiał? Tak, wtedy było dużo demokracji ze wszystkimi jej przywarami i myślę, że wielu Rosjanom zostały w głowie tylko te przywary. Łącznie z jakimś kolapsem ekonomicznym, z państwem, które stanęło na skraju rozpadu. Ja kiedyś chodziłem w Astrachaniu, jak był taki kryzys ekonomiczny po centrum handlowym, takim jak w latach 90. były centra handlowe. Z każdym kółkiem, które robiłem po tym centrum niewielkim, były dwa kantory, dolar był o 20% droższy, a ja miałem tylko dolary, więc czułem się coraz bogatszym człowiekiem, natomiast wszystkie sklepy były zamknięte na remament, bo oni nie wiedzieli za jakie pieniądze to sprzedawać. No więc to była Rosja Jelcyna. Te stoliki z widokiem na Kreml, pierwotnie tytuł mi się kojarzył z filmem na Instagramie, gdzie żona Gerharda Schrödera, stojąc w oknie, opowiadała o tym, jak wspaniała jest Rosja. Teraz to dzieło przejął Karl Carson Tucker. Tak, tak. Są ludzie, którzy uważają, że tak, że Rosja jest zachwycająca, szczególnie wtedy, kiedy ich wożą limuzynami, kiedy płacą im. W ogóle stolik z twojej książki jest bardziej z widokiem na Kreml, czy na różne? No, optyka jest rozmaita. Optyka jest rozmaita. Jedziesz tą kamerą trochę tak. Troszkę tak, tak. No ale tak, staram się, żeby tak naprawdę. Najczęściej ta kamera jest ustawiona w kuchni mojego mieszkania, które kiedyś miałem. Byłem korespondentem, więc miałem w bardzo dobrym miejscu. Gdzie byłeś? Na Kutuzowskim Prospekcie, czyli wiesz, tak z widokiem na Biały Dom. Jak pamiętasz, jak były. 91, jak to. Dokładnie. Pamiętasz, jak te czołgi waliły do Białego Domu? To zdjęcia były z mojego balkonu robione. Bo to był, który potem miałem, bo to był taki balkon, z którego dobrze się robiło zdjęcie. Przyszli koledzy, poprzedni korespondenci mi opowiadali, że przyszli koledzy chyba z CNN-u, zapukali chłopaki, no pewno, że możecie. To mieszkanie też było częścią historii. Zły, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja polecam państwu jeszcze raz Paweł Reszka, Stolik z widokiem na Kreml, wydawnictwo Wielka Litera. Uprzedzam, że to nie jest kryptoreklama, tylko jawna reklama, żeby było transparentnie. Zaszczyt, bo w czasach, kiedy dziennikarstwo generalnie psieje, nie tylko w Polsce, w Ameryce, w różnych krajach, to wielka przyjemność. Paweł Reszka, proszę państwa, jeden z najwybitniejszych, nie mam wątpliwości, polskich dziennikarzy, który ma serce, żeby czuć, mózg, żeby rozumieć i warsztat, żeby to przenieść na papier i opisać. Dziękuję za. Dziękuję bardzo. Spiekłem raka. Dziękuję ci bardzo. Dasz radę. You